widzę, że świat pomału wraca do normalności. Salony kosmetyczne, salon akurat tutaj fryzjerski otwarty. No, samoloty w Polsce mają zacząć już te takie krajowe za niedługo zacząć latać. No pomału wracamy gdzieś tam do jakiejś normalności, choć słyszałem, że trzeba będzie teraz jakieś koniecznie maseczki mieć w samolotach i tak dalej. No ale nie o tym dzisiejszy filmik. Dzisiejszy filmik jest o tym, że bardzo dużo szkoleń ostatnio jakieś tam przechodzę, ciągle jakieś szkolenie, ciągle jakaś książka, kolejna książka, tu jakiś coach, tu jakieś szkolenie, znowu szkolenie i cały czas i jedna bardzo ważna rzecz, z którą się chciałem podzielić, to właśnie to, że ktoś kiedyś przestrzegł mnie, i nie tylko przestrzegł mnie, tylko w ogóle taka podstawowa zasada to jest taka, żeby nie wpaść w takie sidło, tylko uczenia się, żeby nie było tak, że ktoś kończy tylko jedną szkołę, później po skończeniu tej szkoły kończy drugą szkołę, później kończy trzecią szkołę, a na końcu i tak nie ma jakiejś tej pracy odpowiednio do tych skończonych studiów i tak dalej. I gdzieś tam robi coś, co w ogóle się tego nie uczył, albo w ogóle całe życie się tylko uczy o czymś, dowiaduje się czegoś, a tak naprawdę w ogóle tego nie stosuje, w ogóle jakby nie praktykuje, co jest najważniejsze, praktyka tego, czego się nauczysz. Nawet nie warto się aż tak dużo uczyć, jak już zacząć to stosować, zanim jakby skończymy szkolenie, to już warto i tak już zacząć praktykować część, początek tego szkolenia. Często nawet w książkach jest, które ostatnio czytam, coś takiego, że to, co się nauczyłem, to już po pierwszym akapicie zaleca autor, żeby zamknąć książkę, nie czytać kolejnego rozdziału, a już zacząć praktykować. Wiele osób jeszcze mówi to, że niestety, żeby osiągnąć coś, co się ma jakieś zamierzone cele, zamierzone coś tam, to co się chce osiągnąć, to żeby robić to niestety, czego większość ludzi nie chce robić i robić to, co sami nie chcemy robić. Więc ja na przykład nie lubię biegać, nie lubię tak jakby uprawiać sportu, tak? W piłkę już też nie gram ileśnaście lat. Powiedzmy z 15 lat nie gram w piłkę, gdzie na przykład moi znajomi jeszcze tam 5 czy 10 lat temu, czy jeszcze gdzieś tam sobie grali, to mi się po prostu jakby nie chce uprawiać sportu, nie chce mi się grać w piłkę, nie chce mi się biegać, nie chce mi się ćwiczyć rano z Dorotą. No niestety, takie są fakty, ale co bardzo ważne, co jeszcze też dzisiaj wyniosłem z dzisiejszego szkolenia, z dzisiejszej lekcji, którą niedawno skończyłem, to jest to, żeby mówić też o tych rzeczach, które leżą nam na sercu, które są szczere, żeby być naturalnym i żeby właśnie stosować to, co się nauczyło. A więc kiedy ja mam tremę, bo czasami chciałbym się z wami czymś podzielić, ale jeszcze nie mam tak dużej wprawy, żeby się tym z wami podzielić. I czasami nie nagram filmu, czasami nie powiem czegoś, co fajnie by się było z kimś podzielić już tym, co się człowiek nauczył, żeby inni też mogli jakieś tam wnioski sobie z tego wybierać i wprowadzać to w swoim życiu. Dlatego często tego nie robię, ale dzisiaj po prostu postanowiłem, że jednak nagram ten film, mimo stresu, mimo tego, że po prostu jeszcze nie mam czegoś takiego, że tylko odpalam. Być może się komuś tak może wydawać, kto mnie dzisiaj pierwszy raz na przykład ogląda gdzieś tam na YouTubie albo coś, że nagranie nawet takiego filmiku, no to już kurde, może być na jakimś tam poziomie, ale ktoś, kto nagrywa lepsze, może powiedzieć, ale gada głupoty albo coś tam, nie rozwija się, bo już mnie obserwuje od roku, coraz gorsze ma te filmy, no różne mogą być opinie, nieważne, to jest, mnie to nie interesuje, bo ja po części robię to dla siebie, ale właśnie z dzisiejszej lekcji wyniosłem to, że żeby jakby być naturalnym, bo ostatnie moje filmy nie były naturalne, nie były na takim flow na przykład jak teraz, czyli włączyłem kamerę, nagrywam już przez 4,5 minuty, było tam jedno cięcie przez taką jedną panią, którą tam widziałem z przodu, jakby nie chciałem się nie nagrywać, ale to, że ja na przykład teraz się coś pomylę albo coś, to nie będę tego wycinał, tylko dlatego, żeby to po prostu było właśnie naturalne. Kurde, odchodzę od wątku, który miałem mówić, chociaż dobra, okej, ale powiem. A ostatnie moje filmy były takie, że ciągle cięcie, przez to, że gdzieś dzisiaj coś pomyliłem, nie chciałem kontynuować i chciałem, żeby ten filmik był jakoś tak fajnie zrobiony, żeby miał jakąś jakość, żeby ludzie chcieli go oglądać, ale przekonałem się po ostatnich też właśnie szkoleniach i czytaniach i tak dalej, że chyba nie warto udawać, że jest się kimś lepszym niż się jest, nie warto być po prostu kimś, kim się nie jest, tak? Nie warto. Warto być naturalnym, warto być sobą, bo jeśli komuś się spodoba mój przekaz taki, jaki ja jestem naturalny i daję, to mi później też będzie łatwiej to ciągnąć i łatwiej po prostu będzie mi odnosić jakieś efekty, bo jeśli ja będę cały czas nienaturalny i cały czas będę udawał, to kiedy później się na przykład z kimś spotkam albo będę musiał jakby pokazać, udowodnić jakąś tą swoją coś, co na przykład pokazuję na YouTubie, że nagrywam taki filmik, ale tam jest 100 cięć i tak dalej, później z kimś, w rozmowie z kimś będę nienaturalny i na przykład jakby się tak obnażę, czy tam po prostu zrobię z siebie kogoś, że w naturalnej rozmowie, w naturalnym spotkaniu, takim offline'owym nie będę umiał się wyrazić, ale wracając do tematu, bo filmik trwa już 6 minut, a jeszcze nie powiedziałem to, co chciałem, choć po części już powiedziałem. To, że po dzisiejszym szkoleniu nauczyłem się tego, żeby po prostu się nie wstydzić mówić tego, że jeśli na przykład stresuję się nagrać taki filmik, żeby o tym mówić. Czyli po prostu tak jak ja na przykład praktycznie przed każdym jeszcze filmem czuję jakiś stres, zastanawiam się, jak to ludzie ocenią, jak to ludzie odbiorą i jak to będzie odbierane przez innych, ta opinia innych osób i tak dalej, to mam jakiś stres, ale bardzo ważne jest, żeby się nie bać o tym powiedzieć. Żeby się nie bać o tym powiedzieć, właśnie dlatego nagrywam to wideo, żeby udowodnić to i jakby wyciągnąć wnioski i to, żeby wdrożyć od razu to, że się działa, skoro się uczę czegoś i mam to od razu stosować, żeby to przynosiło rezultaty, bo jeśli się o czymś uczymy, ale tego nie stosujemy, no to nigdy nie wejdzie, jeśli nie wdrożymy tego, to nie wejdzie w nasze życie, to po co w ogóle się tego uczymy, tak? Po co nam to tylko wiedzieć, skoro tego w ogóle nie stosujemy? No i dlatego od razu postanowiłem nagrać o tym film, żeby od razu to wypróbować, zastosować to, co się dzisiaj nauczyłem, bo jest to w sumie dla mnie ważne, bo być może kiedyś sam będę mógł, będzie ktoś mógł może czerpać wiedzę dla siebie i jakieś dobre rady z moich filmów i dzięki temu coś tam się będzie uczył, dzięki temu będzie tam poprawiał swoje jakieś tam skille, że tak to nazwę po amerykańsku. Dobra, czyli o co chodzi? Czyli o to chodzi, żeby komunikować ludzi, być szczerym i komunikować, jeśli się czegoś wstydzimy, jeśli coś nas uraziło, jeśli mamy jakieś takie emocje, tak jak teraz na przykład ten stres przed nagrywaniem filmów, a chciałbym coś powiedzieć komuś i to właśnie ten filmik między innymi jest właśnie tym, żeby osoby, które tego słuchają i mają taki problem, taki stres przed właśnie nagrywaniem, stres przed rozmową z innymi ludźmi, to żeby wam właśnie pokazało to, że ja też się stresuję, ja też nie jestem idealny, ale po prostu dzisiaj zdecydowałem, że odpalę kamerkę i po prostu nagram film. Ten film miał być o tym, bo jeszcze nie doszedłem w ogóle do meritum, tylko jakby wdrażam to, czego nauczyłem się na szkoleniu dzisiejszym, czyli mowa o tym, że się stresuję, o tym, co chcę powiedzieć, bo na przykład nie powiedziałem jeszcze, o czym chcę powiedzieć, bo ja chciałem powiedzieć o tym, że testuję sobie tam jakąś aplikację od jakiegoś tam tygodnia, czy może i dłużej już, ale nie tylko tak dla samego testowania aplikacji, tylko dlatego, że już od jakiegoś czasu bardzo chciałbym schudnąć, tak? Bardzo chciałbym schudnąć, ale no nie mam jakiejś tej motywacji takiej, choć od motywacji ostatnio dużo czytałem i dużo takich fajnych rzeczy się dowiedziałem i samą motywacją, kurde, znowu odchodzę od tematu, może dzisiaj nie będę odchodził od tematu i wchodził na temat motywacji, bo o motywacji ewentualnie mogę powiedzieć wam w następnym filmie. Jak chcecie więcej się dowiedzieć o motywacji, to żeby nie ominąć tego filmiku, zasubskrybujcie kanał, dzięki temu po prostu YouTube powiadomi was o moim kolejnym nowym filmie. Jeśli teraz oglądacie to na YouTubie, a nie na przykład na Facebooku, to dajcie subskrybuj. No i fajnie by było, jakbyście jeszcze wszyscy zostawili łapkę w górę, to pomogłoby mi też po prostu, jeśli jest to dobry odbiór dla was, dotarliście w ogóle do tego momentu, czyli do 9 minuty, to po prostu fajnie by mi się miło zrobiło, gdybym dostał łapki, bo to też pomogłoby mi w tym, żeby kręcić kolejne filmy i dzielić się tam jakimiś informacjami i tym, co wyciągam z jakichś innych szkoleń, żeby wam to przekazać. Dobra, chciałem przekazać to, że właśnie chciałbym schudnąć, ale w sumie dlaczego chciałbym schudnąć? I to jest dla mnie bardziej stresujące. Nie tylko to, że chciałbym powiedzieć o tym, że chcę schudnąć, tylko dlaczego chciałbym schudnąć. Chciałbym schudnąć z tego względu, że właśnie od niedawna tak zacząłem myśleć w ten sposób, czyli nie dlatego, żeby teraz na przykład ładnie wyglądać, choć chciałbym też oczywiście lepiej wyglądać, no wiadomo, tutaj być bardziej umieśniony, coś tam mniej tłuszczu i lepiej, bo wiadomo, jak się filmy nagrywa, czy jak się robi jakieś zdjęcia później gdzieś z kimś, no to się ładnie na tych zdjęciach wychodzi, tak człowiekowi jest milej, więc fajnie być schudym, ale ale co, dlaczego chciałbym jeszcze schudnąć? Dlatego, kurde, ręce bolą, muszę przekładać telefon z jednej ręki do drugiej. Chciałbym schudnąć dlatego, przede wszystkim dla zdrowia. Chciałbym schudnąć przede wszystkim dla zdrowia, bo większość chorób bierze się właśnie na przykład z otyłości, z nadmiernej ilości cukru i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem lekarzem, ja nie będę mówił tego w sposób taki, jak mówią lekarze i inni, jakby nie jestem jakimś uczonym, ale słuchając różnych rzeczy, różnych ludzi, a dużo mam z takimi ludźmi do czynienia, między innymi na przykład z Dorotą, która też ma do czynienia z jakąś tam pani doktor, często jest w ogóle z nią w stałym kontakcie, gdzieś tam tworzą jakąś grupę, gdzieś tam dużo o tym odżywianiu. Dorota ćwiczy już kilka lat codziennie, praktycznie od poniedziałku do piątku, z jakimś tam wyjątkiem soboty, niedzieli. I gdzieś tam jednak przy na przykład z Andrzejem, który robię, pozdrawiam Andrzeja Kurasia, z którym robię tam, czasami jestem w jakichś tam biznesach, to on też bardzo dużo o zdrowiu mówi, bardzo dużo czyta i też mi polecił książkę, którą właśnie czytam, którą tam ostatnio też postowałem coś na Facebooku, książkę o zdrowiu, o tym, jak pozbyć się kamieni z woreczka żółciowego, gdzie ja na przykład właśnie okazało się rok temu, czy ponad rok temu, okazało się, że mam właśnie takie kamienie na woreczku żółciowym i chciałbym się po prostu ich pozbyć. Dlatego dowiaduję się tam gdzieś z różnych stron, jak to zrobić nieoperacyjnie. I na przykład to była dla mnie stresująca sytuacja, że teraz tutaj pani przechodziła, patrzyła się na mnie, a ja dalej mówiłem do telefonu, ale chciałem to zrobić, chciałem to przełamać, żeby właśnie znowu podnieść level, żeby wyjść ze strefy komfortu i żeby wdrażać to, co się uczę gdzieś, czyli żeby przełamywać takie różne sytuacje, wtedy będzie nam później lepiej i będzie nam łatwiej później właśnie robić to, co chcemy robić. I teraz tak, dla mnie właśnie stresujące było to, żeby powiedzieć o moim ojcu, czyli który zmarł w wieku 65 lat i to jest dla mnie mega stresujące i o tym nigdy w życiu jakby nie chciałem mówić, ale dzisiaj postanowiłem, żeby powiedzieć, bo po prostu jest to dla mnie bardzo ważne i dzięki temu, że dzisiaj obejrzałem ten film i miałem to szkolenie, to gdzieś cały czas we mnie się działo, żeby porównać po części prawdę, czyli moje zdrowie do na przykład tego, że mój ojciec umarł w wieku 65 lat i na przykład to, że ja chcę schudnąć, to jest właśnie ten powód, że ja nie chcę też umrzeć w wieku 65 lat. To jest dla mnie mega stresujące i właśnie ten film miał być właśnie po to, żeby to zrobić, żeby o tym powiedzieć. A wtedy więcej nie będzie to dla mnie aż takie stresujące, kiedy ja się już z tym podzielę i kiedy ja już nagram o tym film, kiedy już powiem o tym, to po prostu ten stres już jakby ze mną minie i będę się z tym lepiej czuł i będę mógł wtedy więcej o tym mówić i będę wtedy bardziej szczery, bardziej naturalny i jakby to, co będę robił, będzie miało takie lepsze po prostu, lepsze wibracje. O, tu może zejdę trochę na temat ucieczki do raju, który teraz jest na Filipinach. Uwięziony, że tak powiem, na wyspie, bo po prostu skończyły się loty, nie skończyło się, tylko ten COVID i tak dalej, różne rzeczy po prostu spowodowały to, że on poleciał na nie swoją wyspę i tam utknął, bo po prostu teraz już nie latają samoloty i dużo mówi teraz, bardzo dużo mówi o jakichś pozytywnych energiach, o wibracjach, o jakichś takich różnych rzeczach. Ja to słucham, zgadzam się, w 90% zgadzam się z nim w to, co on mówi, z jego w ogóle całym przekazem. Więc jeszcze też można zastosować tutaj zasady, z kim się zadajesz, takim się stajesz, więc jak jego słucham, spędzam dużo czasu z nim, oglądając jego filmy, bo można tak to określić, powiedzieć, to po prostu też używam czasami takich słów, jak on używa, takich poglądów, jakich on używa, bo po prostu jak się z tym zgadzam, no to przesiąkam po części tym, jak dużo czasu przeznaczam na jakby zespolenie się z nim. Tak to nazwę. Dobra, nie będę na przykład właśnie nic tu wycinał, ani kombinował. Jeśli nawet jakieś czasami głupie słowo powiem i chciałem je później zamienić lepszym, to nie mam zamiaru tego teraz właśnie robić, bo trzeba po prostu być naturalnym. Każdy się może pomylić, każdy może coś powiedzieć głupiego. Czasami coś oglądam, jakiś jeszcze raz, zanim wrzucę materiał, oglądam coś i co? No i po prostu tak sobie myślę, czemu ja tak powiedziałem? Przecież to było głupie to, co powiedziałem. Dlaczego nie użyłem tego słowa albo tamtego, jak zazwyczaj go używam? Ale podczas kręcenia filmu, podczas takich sytuacji dość takich stresujących, choć teraz już na przykład się nie stresuję, bo już minęło pierwsze 5, pierwsze 7 minut i tak dalej, to co? To po prostu już mi się łatwiej gada i już już się nie przejmuję tym, po prostu co będzie dalej, po prostu taki ten film będzie i koniec. Taki jestem i tak go udostępnię na YouTubie. No i właśnie, no i chciałem, przez to szkolenie chciałem się podzielić tym, żeby wyrażać emocje, które się po prostu czuję, i jak ja czuję, że się stresuję przed nagraniem filmu czy coś, to po prostu wystarczy o tym powiedzieć, ale najważniejsze jest to, żeby wdrożyć i po prostu ten film nagrać. A nagrywam go po to, bo tak jak powiedziałem, testuję aplikację. Miałem dzisiaj 8650 kroków, zanim wyszedłem, już jest godzina około 20, więc jak przyszliśmy już w końcu z całego dnia do domu, gdzie już wszystko pogarnialiśmy, no a że mam wyzwanie 10 tysięcy kroków dziennie, no to po prostu mając 8650 stwierdziłem, że muszę jeszcze po prostu zrobić 1500 kroków, a po części jest to bardzo ważne, bo po prostu jeśli będę się zmuszał do robienia czegoś, co jest ważne i potrzebne mi, ale tego nie lubię, dużo ludzi tego nie lubi robić, jakieś tam różne rzeczy, a ja będę je robił, to wiem, że będę o krok do przodu od tych ludzi, którzy nie chcą tego robić, a ja przez to, że się zmuszam, będę to robił, to będę o krok dalej i na tym mi też po części zależy. Żeby po prostu dla własnego siebie, dla własnego samorozwoju. A więc nagrałem dzisiejszy film, podzieliłem się tym, że się stresuję przed nagrywaniem filmu i często nie nagrywam filmów przez to, że się stresuję. A dzisiaj mimo tego stresu właśnie nagrałem film, powiedziałem, dlaczego chcę dbać o zdrowie, właśnie dlatego, że boję się tego, co może mnie czekać w przyszłości, jeśli nie będę dbał o to zdrowie. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, więc lepiej dbać i robić coś dobrego, coś pozytywnego teraz i nie przejmować się jakąś tam opinią innych albo jakimiś tam innymi rzeczami, tylko po prostu jeśli chcemy być zdrowi, jeśli boimy się w przyszłości, tak jak ja się boję, że w przyszłości mogę na przykład umrzeć w wieku 65 lat, a mógłbym żyć do 80 w zdrowiu, dlatego, że teraz będę chodził, dlatego, że teraz będę dbał o swoje zdrowie, będę się lepiej odżywiał, robił sobie jakieś głodówki i tak dalej, chodził, czy ćwiczył, biegał, trenował, będę chudszy, będę zdrowszy, to po prostu właśnie to jest moja motywacja do działania, czyli ta przyszłość i to, co może mnie czekać i co może się stać, jeśli tego nie będę robił. I tak samo z filmami, jeśli nie będę ich kręcił, to też na przykład to, co się może stać, jeśli nie będę ich kręcił, to mnie bardziej jakby motywuje do tego, że jestem świadomy tego, co może być, jeśli nie będę tego kręcił, jeśli nie będę się rozwijał, jeśli nie będę trenował i tak dalej, to świadomość tego, co może mnie czekać w przyszłości, motywuje mnie właśnie do tego, żeby to robić. Ok, 19 minut film, więc to wszystko na dzisiaj. Ja myślę, że zrobiłem spokojnie te 1500 kroków. Będę miał w tym momencie 10 tysięcy, czyli moje wyzwanie zostało jakby zrealizowane, ukończone, cel zrealizowany, filmik nagrany. Powiedziałem to, co się zawsze stresowałem, czyli mowa o tam ojcu i o porównywaniu tego wszystkiego. I wdrożyłem po prostu szkolenie, a więc no wszystko jest tak, jak być powinno. Ok, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!